Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale portalu FPC. Zapraszam Was dzisiaj na test obudowy od Chifteka. Jest to kolejna obudowa Chifteka na moim kanale. Tym razem jest to model Stallion 2. Zapraszam na film. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Chifteka, to muszę przyznać, że ta firma, w zasadzie odkąd pamiętam, produkowała i dobre zasilacze, i dobre obudowy. Ale w czasach, kiedy wszyscy producenci zaczęli produkować obudowy gamingowe, czyli po pierwsze z panelem na początku pleksa, teraz praktycznie wszędzie szkło, również na froncie, no i oczywiście dużo podświetlenia RGB, teraz już ARGB, czyli adresowalnego, Chiftek ten okres trochę przespał. Teraz mamy zarówno Chifteka i właśnie w jego ofercie jest Stallion 2. Mamy też Chiftronika, czyli taką podmarkę dedykowaną typowo dla graczy. No i co oferuje? Zacznijmy od ceny. Stallion 2 na chwilę obecną wyceniona jest na około 459 zł, 460 w zaokrągleniu. W tej cenie mamy już całkiem spory wybór sensownych obudów. Od Ento Pro, Fantexa, poprzez Be Quieta 601. Mamy również MSI-a obudowy, także w tym budżecie cenowym do wyboru, czyli marki, które już większość z nas doskonale zna i kojarzy, a Chiftek tak troszeczkę zapomniany. Czy jednak słusznie? Moim zdaniem nie do końca. Jeżeli chodzi o Stalliona 2, to jest to standardowa obudowa MIDI Tower i oficjalnie nie ma wsparcia dla płyt AATX, co jest o tyle dziwne, że tego miejsca na te płyty jest naprawdę dużo. Za chwilę to zobaczycie w środku. Bez problemu płyty ATX-owe wchodzą oczywiście, wchodzą również AATX-owe pod warunkiem, że nie mamy więcej niż 7 śledzi. Bo tutaj tylko 7 śledzi jest na karty rozszerzeń i o tym należy pamiętać. Jak większość tych współczesnych gamingowych obudów, no szkło dominuje. Mamy panel szkła przydymianego, co zresztą widać nawet całkiem słusznie na panelu roboczym. Również na froncie jest panel szkła także przydymianego. Wyposażenie w wentylatory. Tutaj nie jedna firma może pozazdrościć, bo mamy 3 wentylatory z adresowalnym podświetleniem RGB na froncie oraz jeden taki wentylator również z tyłu. Co więcej, na topie wszystkie porty oraz przyciski od kontroli podświetlenia i prędkości obrotowej wentylatorów też są osadzone między takimi dwoma paskami RGB. Oprócz tego sam system podświetlenia zgodny jest praktycznie z wszystkimi płytami, głównymi oprogramowaniami producentów, bo tu jest standardowe podpięcie VDG do adresowalnych diod RGB. Oprócz tego mamy również pilota. O, tu mam pilota. Taki sam jak był w Chiftroniku niedawno testowanym, który również pozwala nam na zarządzanie tym podświetleniem, ale również prędkością obrotową wentylatorów. Działa to naprawdę dość sprawnie. Minus tego rozwiązania jest taki, że jak w wielu przypadkach kontroler tutaj, który jest i podświetlenia, i prędkości wentylatorów, jest kontrolerem dedykowanym, czyli on nie będzie zgodny z innymi systemami, na przykład chociażby Corsara czy Silentium PC. Jeżeli chodzi o możliwości wentylacyjne tej obudowy, to tu od razu znaczy jeden dość duży minus. Cały front, jak widzicie, jest zabudowany szkłem. Boki, jeden jak i drugi, również są pełne. No gdzie do cholery są więc jakiekolwiek otwory wentylacyjne? Tak po prawdzie nie ma. Mamy od dołu obudowy, tutaj miejsce, gdzie ten panel zdejmujemy i tu również jest szpara. To jest szpara, którą powietrze jest wciągane na ten front, ale ona nie jest w żaden sposób ofiltrowana. Tu nie ma żadnego filtra przeciwkurzowego. No i całe powietrze z tych 3 wentylatorów zasilane czy pociągane po prostu przez tą szparę działa jak wentylator. Niestety. Na samym froncie możemy zainstalować chłodnicę do 360 maksymalnie, jeżeli mówimy o chłodzeniach cieczą. Na topie mamy miejsce na maksymalnie 2 140 mm wentylatory i tutaj jest też dodatkowe przetłoczenie, dzięki temu możemy na topie zainstalować także chłodnicę, ale już nie 360, tylko max 280. No i oczywiście mamy także wentylator z tyłu obudowy, natomiast tutaj za bardzo żadnej chłodnicy, nawet takiej małej 120 nie wciśniemy. Może być z tym problem. Zasilacz jest w piwnicy. W piwnicy mamy również sanki dedykowane dla dysków 3,5 oraz alternatywnie 2,5 calowych.
dla dysków 2,5 calowych, no najczęściej SSD mamy również miejsce tutaj na froncie, że tak powiem, czy z przodu tej obudowy, też w dedykowanych sankach. Nie ma, co chyba nikogo nie dziwi, miejsca na napęd 5,25 cala, bo to może być napęd optyczny, ale to może też być na przykład jakiś kontroler prędkości obrotowej wentylatoru, który sobie kupimy gdzieś tam we własnym zakresie. Dodatkowo miejsce na wentylator opcjonalny jest tutaj na dole od spodu. Tu mamy siateczkowy filtr przeciwkurzowy. Osobny filtr przeciwkurzowy jest pod zasilaczem. I to już jest filtr siateczkowy, ale to nie jest sama siatka, tylko razem z, jak widzicie, plastikową ramką. Również ofiltrowany jest top. Natomiast tutaj też jest mały minus, ponieważ to nie jest żaden wysuwany filtr, ani filtr magnetyczny, jak często spotykamy, tylko w zasadzie siatka z całym topem. Więc żeby to wyczyścić, musimy tutaj za rączkę zdjąć cały ten plastik. Teraz sprawdzimy sobie, jakie mamy tutaj wyniki wydajnościowe. Mówię oczywiście o kulturze pracy na automatycznych ustawieniach prędkości obrotowej tych czterech wentylatorów w sumie oraz temperatury, jakie uzyskałem podzespoły. Na początek sprawdzimy sobie temperatury, no oczywiście dla komputera nieobciążonego. Zobaczcie, na procesor ta oscyluje w granicach około 24 stopni Celsjusza. Aktualnie, a karta graficzna to około 32 stopni. No i jeszcze temperatura we wnętrzu obudowy, ta ustabilizowała się na 24 stopniach. No i teraz głośność, oczywiście na razie dla zestawu nieobciążonego cały czas. Nawet tam przez moment 36,2 decybela. Dobra, moi drodzy, zobaczymy teraz pod obciążeniem, jak wygląda sprawa temperatur i głośności pracy. Zobaczcie, temperatury karty graficznej tak podczas gry oscylują w granicach około 70 stopni Celsjusza. Procesora zaraz sprawdzimy sobie maksymalną. Zobaczmy jeszcze obudowę. W tej chwili jest to 32 stopnie Celsjusza. I od razu kultura pracy. Ja się wyciszam. Jak widzicie, około 37 dB, tak mniej więcej oscyluje. Zminimalizujemy sobie teraz grę i zobaczmy maksymalna temperatura procesora. Ta doszła do max 52 stopni Celsjusza. Zaraz to wrzucimy oczywiście na wykresy i zobaczycie, jak to wygląda względem innych obudów. W zasadzie testy przeprowadzone, myślę, że można już powoli podsumować cały test, całą recenzję Staliona 2 od Chifteka. Pod względem i temperatur, i kultury pracy w zasadzie zaskoczenia nie ma. Chciałbym Wam bardzo powiedzieć, że jest i super wentylacja, i super kultura pracy, albo ponarzekać, że jest straszna wentylacja i straszna kultura pracy. No ale nie jest, ani tak, ani tak. Obudowa generalnie pod względem i temperatur, i kultury pracy to jest typowy średniak. Jedynie co to temperatura procesora wypadła naprawdę nieźle, ale na to wpływ może mieć kilka czynników i z pewnością ma kilka czynników. Z jednej strony spora ilość wentylatorów ogólnie w obudowie, bo to są cztery wentylatory od razu na fabrycznym wyposażeniu i wszystkie cztery z podświetleniem RGB oraz fakt, że ten top, no tutaj mamy praktycznie siateczkę z filtrem przeciwkurzowym, też jest naprawdę nieźle wentylowany. Ale temperatura w obudowie, temperatura karty graficznej, jak i kultura pracy, to jest absolutnie średni poziom. Ta obudowa pod względem tych najważniejszych osiągów ani negatywnie, ani pozytywnie nie zaskakuje. Zaskakuje jednak bardzo dobra jakość wykonania. Tutaj nie ma do czego się przyczepić. Składając komputer w tej obudowie, aż sam byłem zdziwiony. Trzeba przyznać, że Chiftek dba o szczegóły, bo krawędzie praktycznie wszędzie mamy tak ładnie zaokrąglone, że nie ma możliwości, żeby się jakkolwiek przeciąć. Mamy również sporą ilość miejsca na aranżację kablowania. W zależności od miejsca to są nawet i ponad 2 cm.
Możemy zainstalować tutaj na dzień dobry do 6 dysków 2,5 calowych, ale pod warunkiem, że wykorzystamy też dedykowane sanki dla dysków 3,5 calowych, a tych są dwie sztuki, więc maksymalnie dwa dyski 3,5 calowe zainstalujemy. Nie ma możliwości instalacji napędu optycznego, co na mały minus. Największy minus za wentylację na froncie, ponieważ całość powietrza zasysana jest dołem obudowy, gdzie nie ma żadnego filtra przeciwkurzowego. Pod względem podświetlenia RGB obudowa jest zgodna w zasadzie z wszystkimi płytami głównymi, plus mamy kontroler zarówno prędkości obrotowej, jak i również podświetlenia. Z jednej strony na froncie obudowy, z drugiej strony możemy mieć do niego dostęp również z tyłu na kontrolerze takim, który jest na magnes instalowany. No i oczywiście możemy również przełączyć się na sterowanie płytą i z płyty sterować tym podświetleniem, a tu już jest standardowe podświetlenie RGB i podłączenie RGB. Alternatywnie wentylatory fabrycznie mamy pierścieniowe, ale możemy zainstalować również wentylatory, również ChiefTK z serii Tornado, które podświetlenie już mają nie pierścieniowe, ale same rotory są podświetlane. W takim zestawie, ale pamiętajcie, on jest do zakupu osobno. Mamy trzy wentylatory, mamy kontroler, dokładnie taki sam jak jest tutaj z tyłu w tej obudowie, oraz przewody umożliwiające podpięcie tych wentylatorów do praktycznie każdej płyty głównej. Mamy oczywiście również pilot zdalnego sterowania, taki sam jak jest w tym zestawie. Zaś pamiętajcie tylko o tym, że same wentylatory podpinamy dedykowanym przewodem do kontrolera. Nie podepniemy ich bezpośrednio pod obudowę. Ale to absolutnie minus nie jest, bo w zestawie macie komplet i dzięki temu jesteście uniezależnieni od producenta obudowy. Więc jeżeli ktoś woli podświetlenie tego typu, to jak najbardziej również taka możliwość jest. Natomiast za to trzeba oczywiście osobno zapłacić. Moi drodzy, czy ta obudowa jest warta tych około 450 zł? Moim zdaniem tak, chociaż zdaję sobie sprawę, że dla niektórych problem z wentylacją na froncie będzie nie do przełknięcia, tym bardziej, że do wyboru mamy sporo obudów, konkurencji, w tym budżecie cenowym możemy dosłownie sobie wybierać ile chcemy. Ja ChiefTK jednak całkowicie bym nie skreślał, bo obudowa jest solidna, dobrze wykonana, wydajność aż takim średnim, powiedzmy sobie, poziomie, podobnie jak kultura pracy, a podświetlenie RGB całkiem spoko. Ode mnie na tyle. Myślę, że jeszcze coś mam powiedzieć? Chyba nie. Jakbym o czymś zapomniał, to dam Wam oczywiście informację gdzieś tam w opisie tego filmu, pewnie w jakimś przyklejonym komentarzu. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.